A my już siedzimy sobie w zacisznym studiu Radia Wnet z profesorem Romualdem Szeremietywem, specjalistą do spraw, specjalistą od obronności, mówiąc krótko. Tak? Dobrze teraz? Od wojskowości? Ja wiem. A z czego to człowiek jest specjalistą? Jak kogoś ogłaszają specjalistą, to na ogół można... Niebezpiecznie, bo na ogół można przyjąć, że on może jest himalny specjalista. Czy minister Błaszczak już zwrócił się do pana z prośbą o rady? Myślę, że nie. Znaczy nie zwrócił się na pewno, to wiem. Natomiast pewnie jeszcze takich rad nie potrzebuje. Może się zwróci. Mam pojęcie, a to decyzja pana ministra. Bo teraz dużo rzeczy się będzie decydowało w obronie narodowej. Kiedy się nie decydowało. Rzecz polega na tym, że w naszej obronie ciągle dużo rzeczy się decyduje, a nic z tego nie ma. Aha. To czyli dużo mówimy, a mało robimy? No tak wygląda. To znaczy, no niestety obietnic, zapowiedzi zwykle jest dużo, a kiedy dochodzi do spełnienia, to okazuje się, że niewiele z tego można wycisnąć, jeżeli popatrzymy na nasze uzbrojenie naszej armii, no to poza jakimiś tam drobiazgami, to no niestety w swojej masie nie wygląda dobrze. Czołgi? Przestarzałe. Czołgi trzeba by modernizować. Prawda, już nie mówię, że może jakiś nowy sprzęt pancerny by się przydał. Bojowe wozy piechoty to są obiekty muzealne. 40 parę lat mają. Jest trochę tych rozamaków, które zaś nie do końca są uzbrojone, bo z tymi wieżami tam jakieś kłopoty są ciągle. Prawda, nie wiem, czy one już mogą używać rakiet przeciwpancernych, czy też chyba jeszcze nie. No i więc, jeżeli chodzi o ten sprzęt, no, trochę się poprawia, bo huta salowa wola zaczęła produkować artylerię, czyli kaby, armatochaubice i moździerze 120 mm raki. Więc to się pojawia, myślę, mam nadzieję, że to się przynajmniej coś na lepsze poprawi. No natomiast w lotnictwie... Broń strzelecką też zaczynamy. No tak, no ale to nie jest, powiedziałbym, rzecz jakaś przesądzająca o losach wojny. Natomiast no, w siłach powietrznych jest mizernie bardzo. Czyli ciągle te słynne F-16, które nie są takie nowoczesne, jak były. No F-16, jak wiadomo, w tej chwili na uzbrojenie wchodzą samoloty, przynajmniej w Stany Zjednoczone. I nie tylko Stany Zjednoczone, bo inne kraje też to mają. Wprowadzają, to jest F-35. Mhm. Więc samolot piątej generacji, tak się to nazywa. I ta piąta generacja ma bardzo konkretny wymiar, jeżeli chodzi o zastosowanie bojowe. Dlatego, że samolot piątej generacji z natury rzeczy ma przewagę nad samolotem czwartej generacji, a samoloty czwartej generacji to między innymi F-16, MiG-29 i tak dalej. No i my, jak wiadomo, nie wiemy, co mamy z tym zrobić, bo co prawda przed panem ministrem Błaszczakiem były zapowiedzi takie, że czy F-35, czy może dobierzemy sobie jeszcze używanych F-16, żeby mieć ich więcej. No więc, ale tym F-35 mówiło się, że być może sobie kupimy, a ja pytam, za co? Dlatego, że no to jest ogromny wydatek. No a teraz będziemy wydawali dużo pieniędzy na baterie Rakiet Patriot. A to o tym za chwilę, ale jeszcze nie omówiliśmy marynarki wojennej, a tam już chyba całkowita zapaść. No tam jest dramat potworny. Pojawił się niszczyciel min Kormoran, to jest taka nieduża jednostka, którą budowaliśmy wiele lat. I podobno chyba MON zamówił następnego jakiegoś takiego stawiacza, takiego niszczyciela min. Natomiast okręty podwodne schodzą właśnie na złom, bo po Kormoranie, OEP Kormoran w ubiegłym roku został spisany na złom, jest następny już przewidziany. I nic dziwnego, bo to są takie z Norwegii chyba wzięliśmy. Kobeny się nazywały okręty podwodne, małe okręty, które mają też po 40 parę lat, więc są dość wiekowe. Dwie stare fregaty amerykańskie, prawda, Kościuszko i Pułaski. Amerykanie się pospisywali je na złom. No i
zasadzie to wszystko. Jeżeli chodzi o okręty bojowe, o to, czy można użyć na morzu, no to dobrze nie wygląda. Zapowiedzi były, że kupimy 3, nawet 4 okręty podwodne nowe, prawda? Ale z tego, co wiadomo, jakoś sprawa ucichła. I nie wiadomo, czy trwają jakieś postępowania, czy też nie. No, jakiś taki jestem dzisiaj, strasznie narzekam, prawda? A powinien się cieszyć, bo batalion reprezentacyjny zostanie rozwinięty do pułku. Reprezentacyjnego. Tak, będzie pułku. Ale jak wiadomo, wojska reprezentacyjne z wartości bojowej wielkie. No ale ładnie wyglądają i to poprawia nasz nastroje, zwłaszcza tych, którzy odpowiadają za na przykład za obronność, prawda? Bo jak przed nimi taki, przed tym batalionem, to jest pułk, przejdzie pięknym, defiladowym krokiem, chłopcy jak świece, prawda? I będą mieli nowe karabiny, które zaczęliśmy produkować, wiadomo, wreszcie. No to poprawi się nastrój. A to są dobre te groty, te karabiny? Tak, tak. Dobre? Tak. Mam nadzieję. Bo tam, karabinami się wojny nie wygra. To znaczy, karabiny są niezbędne i potrzebne, ale ma pan rację, że to nie jest broń przewagi, jakbyśmy powiedzieli. Tak. No i właśnie dojdźmy do tych Patriot. Tak. My chwalimy się, bo to nie wiadomo jeszcze, co z tego wyjdzie, że zakupimy baterie rakiet Patriot i będziemy mogli się skutecznie bronić przed Rosją oczywiście. Natomiast Niemcy w tym samym czasie budują konsorcjum, które całościowo opracowuje plan obrony powietrznej. 60% udziałów niemieckich, 40% udziałów koncernów amerykańskich. Aha. Która droga jest lepsza? Wydaje się, że niemiecka, z tym, że Niemcy mają o tyle chyba na wyższym poziomie swój przemysł zbrojeniowy. W związku z tym i to zaangażowanie się w tego typu przedsięwzięcie ma. No i finansowo oczywiście stoją wyżej niż Polska. Ale my kupujemy ekstremalnie drogo te rakiety. Tak. Dlaczego tak drogo? No właśnie, to jest dla mnie cały czas to jest jakaś zagadka polegająca na tym, że jak wiemy, Stany Zjednoczone mają to do siebie, że państwom, które uważają za niezbędne, jeżeli chodzi o prowadzenie pewnej polityki międzynarodowej, potrafią je bardzo wspierać, również w tej sferze militarnej. Mają nawet Amerykanie taki specjalny fundusz pomocy właśnie dla państw sojuszniczych. No i tutaj największym beneficjentem tego funduszu jest oczywiście Izrael. Tak, ale nie tylko Izrael, bo na przykład Turcja potrafiła uzyskać kilka miliardów dolarów dlatego, że zgodziła się na to, aby amerykańskie samoloty lądowały w bazach tureckich przed wykonywaniem operacji na Bliskim Wschodzie. No, Egipt dostaje tam zdaje od 1,5 miliarda do 2 miliardów dolarów ze Stanów Zjednoczonych. Więc powiedziałbym tak, Polska, mamy tutaj zapewnienia z najwyższych szczebli amerykańskich, jest podobno takim bardzo ważnym sojusznikiem. Cieszymy się z tego powodu, że żołnierze amerykańscy znaleźli się na naszym terytorium. Tak, po raz pierwszy ktoś by powiedział, że szkoda, że w 1945 nie przyszli, prawda? Tylko dopiero teraz, no ale lepiej później niż wcale. I nie ma jakby tego faktu, o którym mówię, to znaczy, że Stanom Zjednoczonym, nie wiem, nie opłaca się ciągle, żeby wesprzeć Polskę jakoś, jeżeli chodzi o modernizację armii, w sposób bardziej wyraźny niż tylko przez poklepywanie nas po ramieniu. No właśnie, bo tutaj te rakiety dużo taniej sprzedawane są Izraelowi, dużo drożej Polsce. To znaczy, jeżeli w ogóle są sprzedawane, bo na przykład Izrael zamówił 130 samolotów F-35 i zostanie ten zakup sfinansowany z funduszy amerykańskich. To interes. To jest świetny interes. I do tego jeszcze jest tam przewidziany offset dla strony izraelskiej. Czyli my nie możemy się wreszcie czegoś nauczyć od Izraela? No właśnie.
A podobno jesteśmy tak blisko siebie, tak? Bo tak. Mówimy, że są tacy, którzy twierdzą, że Polacy też są na tym wybranym. A ja mówię, że czasami, że różnica jest taka, że Polacy bardziej częściej bywają narodem nabranym. No tak. No. No, czyli Amerykanie świetne interesy komercyjne robią. Prawdopodobnie gdyby Rosjanom sprzedawali te rakiety, to wzięliby tą samą cenę, albo może nawet mniejszą. Tak, no na przykład wiemy, że zestawy Patriot sprzedawane przez do Korei Południowej są znacznie tańsze od tych zestawów, które Polska będzie. To tak, szczególna sojuszniczość. To znaczy, no jak się daje, to się kraje, no. O. Czy my nie mamy jakichś negocjatorów, którzy mogą... Mamy, tak. Prowadzone były negocjacje. Z tym jak Krzywinem, to myśmy, zanim żeśmy sygnalizowali te negocjacje, to oświadczyliśmy, że na pewno kupimy te Patrioty. Takie szczególny rodzaj negocjacji. No więc jeżeli... Się samemu stawia jeżeli, na musiku. Jeżeli druga strona wie, że na pewno kupimy, no to nie musi się specjalnie wysilać. Ale czy rakiety Patriot załatwią nam obronę powietrzną kraju? No to różne są opinie. Ja mam nadzieję, że tak jest, bo inaczej to mówię, nie byłoby sensu kupowania tego typu systemów, jeżeli one nie gwarantowałyby nam bezpieczeństwa ze strony tych właśnie wspomnianych Iskanderów. Ale no, są i tacy, którzy twierdzą, że jeszcze nie będą miały zdolności. Tam chodzi głównie o systemy naprowadzania, więc tam jest pytanie, jaki rodzaj radarów zostanie zainstalowany, będzie tutaj uczestniczył w tym wszystkim, jak będzie wyglądał system naprowadzania na cele. Bo rzecz, jeżeli chodzi o współczesne bronie, polega nie tylko na tym, że ma się jakąś konkretną broń, ale trzeba jeszcze mieć zdolności, aby przy mocy tej broni trafiać w cel. Do tego są potrzebne rodzaje środki rozpoznania, które naprowadzają rakiety na takie cele. Jeżeli takich środków nie ma, no to tego typu broń jest bezużyteczna. Ale jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, mianowicie, jak wiadomo, nowoczesne bronie to są nafaszerowane elektroniką. I otóż zdarza się, bo już były przypadki, że na przykład producent tego uzbrojenia może zostawić, nie informując o tym kupującego, jakieś elementy w systemach elektronicznych, które sprawią, że wtedy, kiedy na przykład chcemy tej broni użyć, my jej użyć nie możemy, ponieważ nie zgadza się na to ten dysponent tego środka. To się mówi cały czas tam, że potrzebne są jakieś kody źródłowe, dostęp i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej do wszystkich informacji. Myślę, że Niemcy zdają sobie sprawę z tego typu, dlatego tak budują to konsorcjum. Tworzą konsorcjum, które samo będzie. Tak, które będzie wytwarzało tę broń. A my liczymy na to, że sojusznicy nas nie zawiodą. I że sojusznicy okażą się sojusznikami. Tak, no jest większa szansa na to, jakkolwiek przypominam, że ostatnio, jak się pojawiły te napięcia związane z ustawą IPN-ie, to pojawiły się też głosy, że w konsekwencji Amerykanie mogą się na nas tak bardzo obrazić, że zwiną swoją obecność wojskową. Pamięta pan redaktor, takie były teksty się pojawiły. Ja oczywiście uważam, że to przesada. To życzenia Gazety Wyborczej dla Polski. Nie tylko, niestety w Rzeczpospolitej, ale również tam na przykład no, profesor Lewicki, znany amerykanista, prawda, tego typu tezy tam wygłaszał. Z haczykiem w życiorysie. Tak, nie wiem, czy akurat za haczek go pociągnęli, ale w każdym razie tego typu głosy się pojawiają. Ja mówię, ja uważam, że to są przesadne wnioski, ale skoro pojawiają się tego typu obawy, no to oznacza, że nie do końca jesteśmy pewni tego sojuszniczego tutaj udziału i to jest oczywiście niedobrze. Ja się tego obawiam, bo mnie chodzi o to, żeby mój kraj, nasz kraj był bezpieczny. Prawda? No i jeżeli my bezpieczeństwo naszego kraju uzależniamy od zachowania czynników od nas całkowicie niezależnych, które mogą to zrobić, ale nie muszą, prawda? To uważam, że prowadzimy bardzo ryzykowną politykę bezpieczeństwa narodowego. No tak. Na koniec zapytam, czy
pod nowym ministrem MON działa inaczej, lepiej, gorzej? Działa inaczej, to na pewno. Po pierwsze, działa ciszej. A ostatnio popularny bardzo przywódca pewnego kraju mówi, ciszej budzisz, dalej jedziesz. Tak. Więc po pierwsze jest ciszej, co jest plusem, jak mówiła Wałęsa, dodatnim. No dalej minister Błaszczak mówi, że najpierw coś kupi, a potem ogłosi, że to kupił. No i pojawiły się takie jaskółki, powiedziałbym, lepszej współpracy między resortem obrony a ośrodkiem prezydenckim. Tak? Obaj panowie, pan prezydent i pan minister, wybrali się do Afganistanu. Zwiększamy tam naszą obecność. Tak bardzo lubią tam jeździć, bo to tacy, no tak, to już stała się, powiedziałbym, tradycja, przepraszam, świecka, jakby powiedzieli czerwoni. Tak, bo fajnie ten, się w tym mundurze takim pustym. No właśnie, no jak zobaczyłem w mundurach, w mundurze pana ministra, to trochę nie tego, ale ja zawsze się boję cywila, który pierwszy raz włoży mundur. Fascynuje się mundur. Tak, bo to tak... Bo za karabin złapie. Człowiek wygląda tak wtedy bardzo bojowo, tak? Ja nosiłem sobie zdjęcia z karabinem. No właśnie, ja nosiłem mundur 2 lata, służyłem w wojsku i ja wiem, ile kosztuje, powiedziałbym, wysiłku, potu, różnych rzeczy, tak, na to, że ten mundur się nosi. Tymczasem polityk, który w wojsku nie służył, wkłada mundur, prawda? Już wygląda bojowo, dziarsko, tak? I jak zobaczy siebie na zdjęciu albo w lustrze, to może nawet przekonania, że jest takim bohaterskim właśnie herosem. I to jest moim zdaniem coś, co deprawuje cywilów, którzy trafiają do resortu obrony. Ja zawsze sprawdzam, tak, czy ktoś tam już zaczął wkładać mundur, czy jeszcze nie, prawda, i już. Tak, no dobrze. Miejmy nadzieję, że coś drgnęło i że te nasze zdolności obronne będą wzrastać. Miejmy nadzieję także, że pan profesor Romuald Szeremietiew będzie wykorzystywany, mówiąc brzydko. Nie ma takiej nadziei, ale na razie moje doświadczenia w tym zakresie skłaniają mnie raczej do sceptycyzmu co do tego, ale dziękuję panie redaktorze za dobre słowo, bo to zawsze miło usłyszeć. Na dobre słowo w Radiu Wnet zawsze można liczyć. No tak. Zwłaszcza Romuald Szeremietiew. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. My posłuchajmy Joss Stone. Put a spell on you.